Cześć moi drodzy, zapraszam Was na Lulińców grudnia. Tak, mamy 30 grudnia, jutro obchodzimy Sylwestra, co jest w ogóle nie do uwierzenia, że ten rok już się kończy. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku, mam nadzieję, że będziecie się bawić w Sylwestra świetnie. Ja też mam nadzieję, że będę bawić się świetnie, ale będę ze znajomymi, z którymi po prostu nie widziałam się już dawno, dawno, także na pewno będzie super. W ogóle trochę mi smutno, że ten rok się kończy, bo był naprawdę udany, dużo się działo, ale te rzeczy, które się po prostu wydarzyły, były na plus, więc mam nadzieję, że ten rok 2017 przyniesie jeszcze lepsze, piękniejsze dni i tego też Wam życzę. A ja zacznę może od ulubieńców niekosmetycznych, bo tych mam mniej, więc pierwszą rzeczą, którą przeczytałam, bo to jest książka w miesiącu grudniu, jest książka Dziewczyna z pociągu Paula Hawkins. Znakomity thriller, nie mogłam się oderwać przez całą noc, skomentował to Stephen King. No i tak, może ja w jedną noc tego nie przeczytałam, przyznam się szczerze, bo trochę ta zmiana czasu jeszcze dawała mi wtedy w kości, po prostu o godzinie 10 padałam, ale po prostu oczy starałam się, wiecie, utrzymać do samego końca. Jak dochodziłam do ostatniego momentu rozdziału, to po prostu tak mnie wciągnął ten rozdział, że chciałam wiedzieć, co się wydarzy w następnym. Także książka trzyma nas w napięciu do samego końca, dopiero pod sam koniec uda nam się rozwikłać tą zagadkę. No i na pewno wiecie, o czym jest ta książka. Jest to książka o kobiecie, która po prostu jeździ metrem do pracy i podziwia ludzi za oknem i, no i w pewnym momencie ich życie staje się też częścią jej życia. I tak jak mówię, książka naprawdę jest fajnie napisana, czyna w napięciu, wzbudza nas w emocje, chcemy wiedzieć, co wydarzyło się dalej, a to bynajmniej dla mnie jest najważniejsze, że po prostu ona mnie nie nudziła, tylko wciągała i ja cały czas brnęłam dalej, chciałam wiedzieć, co się wydarzy. I ta książka oczywiście była, na podstawie tej książki nagrano film w kinie, ja miałam zamiar wybrać się na ten film, ale gdy przeczytałam książkę, to po prostu już film pojawił się na internecie, więc stwierdziłam, że obejrzę go właśnie tam i w sumie dobrze, bo gdy poszłabym do kina, to chyba bym żałowała, bo film nie bardzo przypadł mi do gustu, jak książka mi się spodobała, to film nie był jakoś specjalnie, szczególnie dobrze zrobiony. I wydaje mi się, że nawet gdybym nie czytała książki, a po prostu zaczęła oglądać pierwszy film, to też nie bardzo, no, chciałoby mi się go oglądać do końca. Więc książkę jak najbardziej polecam, choć może już pewnie wszyscy ją przeczytali, bo tak mówię, byłoby nie bardzo głośno. Ale ten, kto jeszcze nie przeczytał, to jak najbardziej polecam to na tą lekturę na wieczorne noce zimowe, które jeszcze są za oknem. I druga książka to jest książka Charlotte Link, Lisia Dolina. To jest tak, wyobraź sobie, że twój porywacz znika bez śladu i nikt nie wie, gdzie cię uwięził. Ja tą książkę przeczytałam już parę lat temu, 4, może 5 nawet, nie, to było 4 lata temu. Nie, 3 lata temu, tak, to było 3 lata temu, ja dostałam ją na urodziny od moich znajomych, bo bardzo ją chciałam z polecenia mojej cioci, która ją przeczytała i przeczytałam ją, naprawdę wciągnęłam ją w 2 dni. Ja nie odrywałam się od niej, po prostu całymi dniami siedziałam w łóżku i czytałam książkę. No nie mogłam jej odłożyć i nie mogłam robić nic innego, po prostu cały czas w głowie miałam, co się wydarzy dalej, co się wydarzy dalej. I to jest książka, i teraz oczywiście przeczytałam ją ponownie, żeby ja jeszcze raz przeżyć te wrażenia, które nam towarzyszą z tą książką. I to jest książka o tym, że zostaje porwana kobieta i porywacz, jej porywacz po prostu zanim zdoła zażądać okupu, trafia do więzienia i potem za parę lat po prostu zostaje porwana kolejna kobieta i wiecie, wszyscy próbują dookoła rozwiązać tą zagadkę, więc no, co ja mam powiedzieć o tej książce? No jest wspaniała, naprawdę, naprawdę polecam, jest świetnie napisana, jest dosyć gruba, ale tak jak mówię, ja ją wchłonęłam w 2 dni, no nie jesteście w stanie się oderwać, uwierzcie mi, nie jesteście naprawdę w stanie się oderwać od tej książki, będziecie siedzieć i czytać do samego końca i każda następna kartka to po prostu coraz lepsza, naprawdę, coraz lepsza, im dalej,
tym, to wszystko, te wszystkie wydarzenia, które tam mają miejsce, są coraz lepsze, także ja najbardziej polecam. Będę 3 godziny mówić o tych książkach. I ostatnią rzecz, nie kosmetyczną, a w sumie może nie, może jeszcze jedną będę miała. To jest torebka, którą dostałam, tylko teraz tak, skąd ta torebka była? Z Orseja, o! Tak właśnie, bo wiem, że dostałam ją pod choinkę. To jest taka mała kopertówka. Tutaj z takimi, widzicie, dodatkami z czerwonej skóry, z takiej wężowej skórki na długim łańcuszku srebrnym, co jest jej zaletą, bo ja właśnie przepadam za dodatkami srebrnymi, a nie złotymi. I myśmy tą torebkę oglądały z mamą właśnie w Orseju. Ona była chyba na przecenie za 50 zł i mi się spodobała, ale tak nie byłam pewna, czy brać, wiecie, i w końcu jej nie wzięłam. No i dostałam ją pod choinkę i wiem, że to może dziwnie zabrzmieć, bo dostałam ją parę dni temu, ale po prostu wiem, że będzie moim ulubieńcem, bo wiecie, teraz oczywiście było dużo takich wyjść do rodziny, do kościoła, więc nosiłam ją ze sobą wszędzie i szczególnie po prostu tą torebkę podobała sobie córka kuzynki mojego chłopaka. Mój chłopak ma kuzynkę, która ma córkę, ale plątanie z pomieszaniem. I ten sznureczek, wiecie, rosną mi ząbki i ten sznureczek to po prostu zawładnął jej sercem. Gryzła go i gryzła, cała torebka była ośliniona, ale tym bardziej będę z nią mieć jeszcze lepsze wspomnienia. No jest cudowna, nie jest duża, ale wiecie, no to jest taka typowa malutka kopertówka na jakieś wyjście, ale też pomieści portfel i telefon i całą resztę, która jest potrzebna, no i wygląda świetnie. I ostatnia rzecz, niekosmetyczna, to są wkłady z Bath & Body Works, które przywiozłam jeszcze z Kanady i tu mam już rozpieczętowany jeden mam w samochodzie i pokazałabym w ogóle Wam całe opakowanie, w którym te wkłady się wkłada, ale mam automechanika i po prostu nie mam tego przy sobie. Może jeszcze kiedyś mi się uda Wam pokazać, ale na pewno wiecie, o co chodzi. Ja te właśnie wkłady kupiłam w Kanadzie, przywiozłam je tutaj ze sobą, pewnie będę musiała po prostu zamawiać przez internet, bo zawładnęły nie tylko moim sercem, ale sercem mojego chłopaka. Zanim jeszcze zakupiłam samochód, to właśnie ten zapach, który... bardzo żałuję, że nie wiem jak się nazywa, bo on po prostu jest taki typowo, pachnie jak męskie perfumy i właśnie ja go włożyłam do auta mojego chłopaka i on był zachwycony, mówi kupuj mi tylko to, nic innego. I właśnie będę chyba musiała wyczaić na internecie jak on się nazywa, bo pachnie przecudownie. A tu jeszcze mam dwa zapachy, Pure White Cotton i Sparkling Rain. A trzeci to mam chyba Sweet Peach, ale powiem, ten Sweet Peach tak średnio, ja nie lubię takich owocowych zapachów, więc wydaje mi się, że te będą bardziej przypadną mi do gustu, no ale w aucie pachnie cudownie, ten zapach nie utrzymuje się może jakoś długo, w tym sensie, że wiecie, to nie wytrzymuje jakoś długo, bo chyba przez miesiąc już tak ten moc tego zapachu się zmniejszyła, ale wiecie... Pachniało ładnie, tak? Przez miesiąc, więc to było wystarczająco. Nie wiem, jak w ogóle takie zapachy kupujemy w sklepach. Wiecie, czy tam na stacji pachną. Nie wiem, jak to jest cenowo, bo będę musiała sobie porównać. No, ale jestem zakochana w tych zapachach i w ogóle w wyglądzie tego kółeczka. Dobra, dalej. O, kolejną rzeczą, której nie mogę Wam pokazać, ale gdzieś mam nadzieję, zdjęcie wkleję Wam tu z boku. To jest maska z Biowaxa w takim złotym opakowaniu. I maseczkę kupiłam w Rossmanie za jakieś 18 zł i dlatego, że mam dosyć duży problem z moimi włosami, zmiana w ogóle atmosfery, zmiana stylu życia, zmiana wody niezbyt dobrze wpłynęła niestety na moje włosy, są poplątane, czeszę je 5-4 razy dziennie i to po prostu jest jeden wielki kołtun, który muszę, wiecie, rozciągać palcami i próbuję jakoś dojść z nimi do ładu i kupiłam już, próbowałam odżywkę z L'Oreala, maskę z... właśnie, i widzicie, zapomniałam, ale jakaś ta maska, nieważne, po prostu była beznadziejna, więc nie będę Wam o niej nawet opowiadać. I teraz wychodzi słońce i będzie tutaj, wiecie, padało na mnie, ale okej, nie przejmujcie się. I właśnie zakupiłam tą maskę z Biowaxu, tylko że to opakowanie jest dosyć małe i ono wystarczyło mi chyba na 4 albo 3 użycia. Ja kładam dosyć dobrą warstwę, tak od połowy włosów, no bo po prostu te włosy już czuję, że one od połowy są takie, wiecie, szorstkie i nieprzyjemne.
No i ta maska mi pomogła, już wiecie, po pierwszym użyciu te włosy było po prostu czuć, że są nawilżone, że już się tak nie plączą. No były przyjemniejsze w ogóle w dotyku, no ale maska mi się skończyła i dzisiaj będę musiała po prostu ją zakupić, bo nie mam jej parę dni i te włosy z powrotem wróciły, wiecie, do takiego stanu, jak były wcześniej. Także maskę z Biowaxu jak najbardziej polecam. Kolejną rzeczą jest krem BB, tu mam dwa, jeden mam light do medium, drugi mam medium, tu jest 110-120 i ja wróciłam do tego kremu, ponieważ ja nie lubię, tak jak zawsze powtarzam, nie lubię mieć dużej warstwy podkładu nałożoną na buzię, najlepiej taka, która po prostu w ogóle nie czuję i te właśnie BB kremy sprawiają, że ja nie czuję tego podkładu na buzi. On jest łagodny, delikatny, świeży, ładnie wygląda, długo się utrzymuje, nie świeci się tak szybko, jak użyjemy dobrego pudru, także jestem bardzo z nich zadowolona i właśnie używałam tego medium, jak jeszcze wróciliśmy z Kuby i jeszcze ta opalenizna była, ale teraz niestety musiałam dzisiaj już użyć tego jaśniejszego light to medium, no bo niestety opalenizna kiedyś schodzi. Bardzo, bardzo mi przykro z tego powodu, no ale niestety tak jest. Kolejna rzecz, którą też przywiozłam z Kanady, nie wiem czy dostaniemy ją w Polsce, będę musiała to sprawdzić, ja gdzieś tam, to też odkryłam na YouTube, w sumie nie na YouTube, bo na Facebooku wyczaliliśmy z koleżanką taki film, gdzie dziewczyna nakładała właśnie, to jest syrop, o, na co to syrop jest, wiecie, jakieś bóle brzucha i takie sprawy, więc to jest syrop i ona nakładała to po prostu na nos, na zaskórniki, na wągry i to ładniej schodziło. Ja, ona, ten film, nie mogłyśmy go znaleźć w ogóle ogólnie na YouTube, gdzie tylko był taki urywek i nie wiedziałyśmy w ogóle, co to jest za rzecz, którą ona używała. Ja będąc gdzieś w takim sklepie właśnie kosmetycznym, wyczaiłam to. No i od razu, wiecie, opakowanie się rzuca w oczy, więc wiedziałam, że to było to. I użyłam tego na nos i po prostu efekty były świetne. Tak używam paski, paski mi też pomagają, ale na jakiś tydzień, po tygodniu muszę używać ponownie, a tego jak użyję, to mam spokój na jakiś miesiąc. I moja koleżanka, na którą nie działały paski, na którą nie działały żadne inne rzeczy, mówię, kup sobie to i była bardzo, bardzo zadowolona, także Gabrysiu, możesz w komentarzu napisać, że jest zadowolona i po prostu nie kłamie, mówię prawdę, że tak było. Co tu mamy? Dwie ostatnie rzeczy. To jest kredka z Golden Rose, Emily Long Lasting Lip Pencil i ja Wam powiem, jakim to jest... 217, to jest numer 217 i ja ją mam na ustach, po co Wam pokazuję, tak jak mają, mam, ja ją mam na ustach, noszę ją bez przerwy, jak tylko się maluję, to zawsze używam tej kredki, wydaje mi się, że wygląda fajnie, ja lubię takie ciemniejsze odcienie, mam takie ciemniejsze, tak samo z Golden Rose, ale po prostu jaśniejsze, nie ciemniejsze, jaśniejsze, ale jak używam, to jakoś nie bardzo, w ogóle wiecie, na tą porę roku, to wydaje mi się, że takie ciemniejsze fajnie wyglądają. I tak mówię, numer 217 to jest taki ciemny, może to nie jest brąz, teraz ciężko mi w kamerze powiedzieć, poczekajcie. Ciemny, ciemny, co to? Nawet to nie jest taki, wiecie, ciemny brąz, tylko taki ciemny, bordowy, pomieszany z brązem, także no widzicie, mi bardzo, bardzo się podoba i tak mówię, te kredki używam non-stop. Mam nadzieję, że jak się skończy, to na stronie dalej będzie dostępna i będę mogła ją kupić. I tak samo utrzymuje się na ustach bardzo długo, nie schodzi, więc wszystko jest z nią ok. I ostatnia rzecz to jest krem do golenia z Satin Care Vanilla Dream. Ja wziąłam ten krem, ponieważ na półce był ostatni, więc myślę, że skoro jest ostatni, to musi być dobry. I tak jest, po prostu golenie jest z nim bardzo, bardzo przyjemne. Wszystko gładziutko schodzi, nie ma żadnego podrażnienia, nie ma żadnego problemu z goleniem, także bardzo polecam ten krem. Ja używałam w Kanadzie też chyba krem, który był, z którego byłam bardzo zadowolona, niestety nie jest tu dostępny. Ale nie żałuję, bo ten krem uważam, że jest lepszy, więc jak macie jakieś problemy po prostu, że wiem, jakieś, wiesz, wysypuje Was, jakieś wychodzą Wam krostki, bo ja też kiedyś miałam z tym problem, to użyjcie tego kremu do golenia i gwarantuję Wam, że po prostu wszystko będzie cud, miód, malina. Okej, to by było na tyle. Tak jak mówiłam, życzę Wam jeszcze raz szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w następnym filmie. Następny film w ogóle chcę Wam nagrać
może to już nie będzie następny, ale potem następny. Jak widzicie, jestem bez okularów, miałam laserową korekcję wzroku i będę chciała po prostu Wam opowiedzieć, jak to wszystko przebiegało, bo ja sama ciężko mi było znaleźć taki film, który by konkretnie mówił, jak to wszystko wyglądało. Byłam bardzo zestresowana, więc będę chciała coś takiego dla Was nagrać, ale to już po ostatniej wizycie kontrolnej. Także trzymajcie się ciepło, pa!